Jeszcze nigdy wiedza nie była tak łatwo dostępna. Jeszcze nigdy jej weryfikacja nie była tak prosta. A mimo to ciągle powszechne i powtarzane są błędy w zarządzaniu. Być może słyszałeś o modelu 70-20-10. To model zarządzania wiedzą, który wdrażany jest w różnych organizacjach, czasem bardzo dużych. Kosztuje masę pieniędzy, zajmuje mnóstwo czasu, ale ma jedną drobną wadę. Jest praktycznie wyssany z palca. Myślenie krytyczne wskazywane jest obok podejmowania decyzji jako jedna z kluczowych kompetencji menedżerskich najbliższych lat. Służy przede wszystkim do unikania pułapek bezrefleksyjnego działania, ponieważ w biznesie każdy błąd w ocenie sytuacji to po prostu wymierne koszty. O krytyce modelu 70-20-10, a także innych mitach w zarządzaniu porozmawiamy podczas mojego warsztatu. Dodatkowo wyposażę Cię w zestaw skutecznych narzędzi myślenia, chroniących przed bezrefleksyjnym wdrażaniem potencjalnie cudownych rozwiązań. Dowiesz się, jakich kompetencji potrzebujesz, żeby myśleć skutecznie. Rafał Ignasiak, zapraszam.